Witam na naszym drugim spotkaniu dotyczącym zmiany. Nieraz słyszałem od moich współpracowników: tego nie da się zmienić. Rzadziej jednak te słowa padały ze strony uczniów, z którymi pracowałem w klasie. Oni z kolei mówili: zróbmy to. Mi się wydawało, że nie wiedzą jak, ale często byłem zaskoczony. Mile zaskoczony. Kiedy dałem im do wykonania taką łamigłówkę, znaną dość dobrze w zarządzaniu, to wielu z nich bezbłędnie wykonało zadanie. Spróbujmy zobaczyć, na ile my, ludzie dorośli, trochę zwichrowani przez te lata edukacji, na ile my jesteśmy w stanie rozwiązać tą prostą łamigłówkę. Oto 9 kropek. Połącz wszystkie kropki 4 liniami prostymi, bez odrywania długopisu od kartki. Proszę bardzo. Czy jesteśmy w stanie to zrobić? 4 linie proste, bez odrywania długopisu od kartki. Narysujmy sobie tych 9 kropek i spróbujmy to zrobić, zatrzymując na chwilę ten filmik. I jak udało się? Udało się komuś 4 liniami? A może komuś udało się 3? Jeżeli ktoś potrafi połączyć te kropki 4 liniami prostymi, niech spróbuje zrobić to 3 liniami. 4 liniami wygląda to tak. Jaki był problem? W czym była trudność? Trudność była w wyjściu poza schemat. Nam się wydawało, że musimy się zmieścić w tym kwadracie wyznaczonym przez 9 kropek. Ale w instrukcji nie ma tego, że nie można wychodzić poza schemat. To my sami narzucamy sobie te ograniczenia. I bardzo podobnie jest też w rzeczywistości. Gdy mówimy, tego nie da się zmienić, to często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że sami sobie narzucamy ograniczenia, których rzeczywistość nam nie narzuca. Wyjdźmy poza schemat. A 3 liniami prostymi? Wystarczy świadomość, że linia nie ma grubości, a te tutaj kropki, które widzimy, to są kropki, nie punkty, bo punkt nie ma wielkości. Natomiast kropka ma wielkość, więc połączenie 3 liniami będzie o wiele łatwiejsze. Może wyjdziemy trochę poza naszą kartkę, ale popatrzmy, jak to mogłoby wyglądać. Ale moich uczniów czekało zadanie o wiele trudniejsze. Teraz należałoby te kropki, które narysowali sobie na kartce, połączyć 1 linią prostą. I zdziwiony byłem, jak kilku gimnazjalistów zrobiło to na kilka różnych sposobów. Ten sposób najbardziej taki rewolucyjny, który mnie najbardziej zaskoczył, to był sposób pocięcia tej kartki. Na 3 paski. I wówczas bardzo szybko ułożył te wszystkie kropki w jednej linii i przeciągnął je 1 prostą. Czy w instrukcji było napisane, że nie można przecinać kartki? Nie było. Więc jest to ograniczenie, które sami sobie narzucamy. Inny z nich z kolei złożył tą kartkę tak, aby te kropki na siebie nachodziły, i przeciągnął po nich prostą. Jest jeszcze inny sposób. Starsi uczniowie jeszcze inaczej poradzili sobie z tym zadaniem. Gdy zmienimy płaszczyznę i nie będzie to płaska płaszczyzna, a będzie to płaszczyzna taka, jak tutaj widzimy, to wówczas tego typu linia
z matematycznego punktu widzenia będzie linią prostą. Jak wiele jest możliwości. A wyszliśmy od tego, że przecież nie da się tego zrobić. Wielu rzeczy nie da się zmienić. Ale jeśli wyjdziemy poza schemat, jeśli uwolnimy się od tych ograniczeń, które sami sobie narzucamy, to możemy wiele rzeczy zmienić, które powszechnie uchodzą za takie, których nie da się zmienić. Abyśmy bardziej zaangażowali się w zmiany, pomocne mogą być różnego rodzaju presje z zewnątrz. Po pierwsze, to, co wymusza zmianę, to, co może wymusić zmianę, to są wysokie oczekiwania. Ludzie chcą, żeby dużo od nich wymagać i chcą być motywowani. Ta praca lidera to jest trochę taka praca trenera, który mówi: możesz zrobić to lepiej, możesz zrobić to o wiele profesjonalniej, dasz radę, to poradzisz sobie, może popełnisz błąd raz, drugi, ale spróbuj, stać cię na to. Podnoszenie poprzeczki jest bardzo ważne i bardzo ważne, byśmy wymagali i od siebie, i od innych. Nie tylko wymagali, żeby na przykład szkolenie było na wysokim poziomie. Wszystko jest ważne. Nawet ta przerwa podczas szkolenia, gdy inni wychodzą na kawę, na jakieś ciasteczko, to nie może być byle co. To nie mogą być jakieś plastikowe kubki porozrzucane i ciastka na jakimś papierowym talerzu. To musi być pięknie przygotowane. Wysokie standardy są ważne, szczególnie w małych sprawach. W Centrum Arupe, gdy prowadziliśmy szkolenia, ludzie bardzo sobie cenili, nie tylko szkolenia, ale cenili sobie bardzo przerwę. Bo takiej przerwy, jaka była u nas, tak pięknie przygotowanej, niedrogo, nie było tam jakichś wykwintnych rzeczy, kawa, ciasteczka, ale było to przygotowane naprawdę pięknie, tak jak gospodyni przygotowuje dom na przyjęcie gości. Starajmy się więc podnosić poprzeczkę nie tylko tam, gdzie chodzi o pracę na pierwszej linii frontu, ale podnosić tą poprzeczkę i wymagać w kwestiach drobnych, małych, bo ludzie to szczególnie zauważają. Te świeże kwiaty, które stoją na stoliku z kawą i herbatą. Jakie to jest dla niektórych ważne i jak to podkreśla, że dbamy o wszystko i przede wszystkim o ludzi, do których jesteśmy posłani. Zmiany wymusza także nowy personel czy nowe osoby, które pojawiają się w naszej ekipie. Nowe osoby, które przynoszą ze sobą nową wiedzę, nowe umiejętności. Na zmianę wpływają także różne konkurencyjne rozwiązania. Ktoś robi coś w sposób bardzo kreatywny, robi coś o wiele lepiej. Znalazł rozwiązanie jakiegoś problemu, z którym my się borykamy. Na przykład w sąsiedniej parafii ksiądz wymyślił, że po mszy świętej w niedzielę ludzie będą mogli w ogrodzie parafialnym napić się herbaty, porozmawiać. I widzimy, jak przychodzi tam wiele osób, jak zaczynają się poznawać, jakie to staje się pozytywne. Więc no zróbmy coś podobnego. A czasem te rozwiązania konkurencyjne przychodzą z zupełnie innych miejsc, niezwiązanych z Kościołem, niezwiązanych z ludźmi, którzy myślą podobnie do nas. Ojciec Pedro Arupe, gdy w latach 60. był misjonarzem w Japonii, nie wiedział, jak przyciągnąć ludzi do kościoła i szczególnie poranna msza święta, no, była
No, marnie to wyglądało, trzy osoby przychodziły, starsze panie i tyle. Okazało się, że w mieście, jak w każdym innym mieście w tamtej okolicy, istniało takie radio, które nadawało poranną gimnastykę. I wszyscy ludzie wtedy w domach, przed domami, gdzie się tylko dało, ćwiczyli. Ćwiczyli przed pójściem do pracy. Więc ojciec Arupe postanowił spotkać się z szefem koordynującym tą poranną radiową gimnastykę i zaproponował mu, że udostępni cały ogród przy kościele, aby ta gimnastyka tam się odbywała. Masa ludzi się zeszła, a po gimnastyce była msza i wielu z nich na tej mszy zostawało. Twórcze pomysły są bardzo ważne i podglądanie, jak inni rozwiązują problemy, bo jeśli rozwiązują je dobrze i to przynosi efekty, no to spróbujmy i my. To też zmusza do zmian. Presję do tego, by przeprowadzić jakieś zmiany, również wywierają szkolenia, jakie są dostępne. Różne kursy, na które możemy ludzi wysłać. Gdy wrócą, od razu wprowadzają nową jakość. Zmiany wymuszają także nowe technologie, jakie się pojawiają. Myślę, że tu nie ma co wiele mówić. Widzimy, jak technologie związane z przekazem online w tej chwili się przydają i jak wszyscy musimy w jakiś sposób się do tego dostosować. Te technologie i sytuacja, w jakiej się znajdujemy, wymusza na nas, by dokonywać tych zmian. Nowa wiedza, tak bardzo ważna do burzenia stereotypów, do burzenia pewnych naszych skostniałych przekonań. Nowa wiedza również wymusza zmiany poprzez zmianę naszego myślenia, innego patrzenia na ludzi. Jeśli zaprosimy kogoś, by nam opowiedział o swoim życiu, o swojej pracy, gdy zaprosimy uchodźcę, inaczej spojrzymy na uchodźców. Gdy zaprosimy ateistę, inaczej spojrzymy na ateistów. Dowiemy się czegoś więcej, poznamy. Nie tylko wiedza z książek, ale wiedza od ludzi, którzy myślą trochę inaczej niż my. Zupełnie inaczej będziemy patrzyli na rzeczywistość, gdy będziemy tą rzeczywistość coraz bardziej poznawali. Dlatego tak ważne jest w naszych organizacjach, wspólnotach, by poznawać rzeczywistość, by uczyć się czytać tę rzeczywistość i odkrywać w niej także te znaki czasu, które nam podpowiadają, w jakim kierunku iść. Czasem zmianę wymusza jakaś modelowa grupa, która jest w naszej organizacji. Jakaś grupa inicjatywna, która podpowiada, która bardziej się angażuje, do której chcieliby wejść także inni, więc zaczynają się starać, jakość się podnosi. I wreszcie potrzeby społeczne bardzo mobilizują nas do podejmowania nowych działań, do zmian. Gdy wybuchła pandemia, wielu zakonników, a szczególnie zakonnice, musieli zostawić swoją dotychczasową pracę. Kilku moich współbraci przerwało pracę, inny przerwał studia, aby pójść do Domu Pomocy Społecznej, ubrać się za kosmonautę i tam pomagać ludziom, którzy byli zarażeni, ludziom, którzy byli zagrożeni zarażeniem wirusem. Musieli odizolować się całkowicie od wspólnoty. W wielu duszpasterstwach zaczęto zastanawiać się, jak zorganizować zakupy dla osób starszych, żeby nie musiały wychodzić z domu. Konkretna sytuacja społeczna, która wymusza zmianę. I być może to, co zmienimy, pozostanie na dłużej, bo się sprawdzi także i w innym kontekście, w innych sytuacjach. Do zmian zmuszają nas także zmiany demograficzne. Mamy coraz mniej młodych ludzi, coraz więcej ludzi starych. Rozeznając tą właśnie sytuację, przy wielu wspólnotach, parafiach powstały uniwersytety trzeciego wieku.
coraz mniej powołań. Zakony zaczynają zastanawiać się, jak włączyć osoby świeckie do realizowania misji zakonu. Na przykład bonifratrzy nawet w swoich konstytucjach zmienili to, że nie są już tylko i wyłącznie zakonem, ale są rodziną bonifraterską, składającą się zarówno z zakonników, jak i świeckich współpracowników w misji. Te zmiany demograficzne również mobilizują niektórych, żeby zakładać zupełnie nowy typ zakonów, jeśli można to nazwać jeszcze zakonami. Istnieje taka wspólnota Szemenef, również w Polsce, gdzie należą do tej wspólnoty, wspólnoty życia, wspólnego życia, gdzie ślubuje się prostotę życia, gdzie ślubuje się posłuszeństwo. Należą do niej zarówno osoby konsekrowane, należą też księża i należą też całe rodziny. Być może jest to pomysł, nowy pomysł na realizowanie ignacjańskiego charyzmatu na nowy sposób. Kto wie, czy by święty Ignacy dzisiaj wstąpił do zakonu jezuitów, może wstąpiłby właśnie do tej wspólnoty Szemenef, która jest o wiele bardziej dynamiczna i która ma cały czas powołania, bo to powołanie nie wyklucza powołanie do rodziny, powołanie do konkretnego zawodu, konkretnej profesji, lekarza, prawnika, nauczyciela. Zmiany wymuszają także nowe źródła finansowania, które się pojawiają. Jeżeli możemy pozyskać grant na realizowanie czegoś, co robiliśmy marginalnie, ale co także spójne jest z naszą misją, to te nowe środki finansowe sprawiają, że musimy tutaj dokonać tej zmiany, być może nawet i zmiany w naszych priorytetach, w tym, na co teraz stawiamy. Gdy nowe fundusze, to prawdopodobnie nowy sprzęt, konieczność nowych umiejętności, nauczenia się czegoś zupełnie nowego. Wszelkie źródła finansowe mają wielki wpływ na to, jak organizacja się zmienia, w jakim kierunku zmierza. Oby tylko nie odchodziła od swojej misji skuszona dużymi funduszami. Co może jeszcze wymóc zmianę, czy co może tą zmianę przyspieszyć? Osobista frustracja. Frustracja z powodu braku efektów, frustracja z powodu być może zbytniej biurokracji, zbyt skomplikowanych procedur, ale także frustracja niespójności między tym, w co wierzymy, a tym, co robimy. Ludzie zaczynają domagać się, no powróćmy do tej naszej pierwotnej misji, no róbmy to, co najbardziej potrafimy robić. Idźmy do tych ludzi, do których od samego początku chcieliśmy pójść. Musimy coś z tym zrobić, tak dalej być nie może. To także pewna presja, która może ułatwić, przyspieszyć zmianę. Presję wywiera także to nasze wewnętrzne, takie bardzo ludzkie pragnienie, byśmy mieli pozytywny obraz samego siebie. To pragnienie bycia osobą efektywną, pragnienie bycia kimś docenianym, profesjonalnym, odpowiadającym na potrzeby. To pragnienie, by być z siebie dumnym. To też jest źródło motywacji. Motywacji do tego, by wreszcie wziąć się za siebie i wspólnie z innymi zrobić coś, co rzeczywiście odmieni życie innym ludziom. Coś, co choć trochę zmieni świat dookoła nas. Chciałbym jedynie powrócić jeszcze raz do tego naszego osobistego credo i podkreślić, jak ono jest ważne i jak ważne jest, byśmy je sobie napisali, zwerbalizowali i byśmy odnosili do naszego osobistego credo każdą naszą decyzję i patrzyli, czy jest to decyzja
spójna z wartościami, które są dla mnie najistotniejsze, z tym, jak ja patrzę na świat. I to osobiste credo zestawmy z misją organizacji, do której należymy, bądź którą kierujemy. Czy jest to spójne? Czy tak samo z misją organizacji utożsamiam się i w nią wierzę? I czy jest w ogóle ona zwerbalizowana? Czy jest znana? Czy jest efektem pracy przy biurku kogoś jednego? Czy jednak misja, która została wypracowana wspólnie przez wszystkich? Jeśli nie była wypracowana przez wszystkich, warto do niej wrócić. Warto ją przepracować. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia z nadzieją kiedyś w realu, kiedy nie tylko będę gadał, ale będziemy mogli wspólnie nad czymś popracować, by coś lepiej zrozumieć, by coś bardziej przeżyć. Do zobaczenia.